Cześć! Zastanawiacie się, jak Roomba radzi sobie z dywanami, wykładzinami i tym podobnymi powierzchniami miękkimi? Dziś Wam o tym opowiem. Roomba wyposażona jest w ruchomą głowicę czyszczącą, która dostosowuje się do poziomu sprzątanej powierzchni. To oznacza, że w momencie, gdy wjeżdża z podłogi twardej, typu na przykład kafle, panele czy parkiet na podłogę miękką, czyli dywan czy wykładzina, moduł czyszczący dostosowuje się do poziomu powierzchni. Dzięki temu rozwiązaniu dwie przeciwbieżnie obracające się szczotki główne zawsze dotykają sprzątanej powierzchni. Dzięki temu z niewiarygodną skutecznością są w stanie wyciągnąć zabrudzenia z włókien i z przestrzeni między nimi. Szczotki działają trochę jak trzepaczka, gdyż w pierwszym kontakcie rozbijają zabrudzenia, które następnie dzięki szybkiemu wirowaniu kierowane są wprost do pojemnika na zabrudzenia. Roomba najlepiej sprawdza się na miękkich powierzchniach, w których włosie nie przekracza długości 2 cm. A czy są jakieś dywany, które mogą nie spodobać się robotowi Roomba? Są, ale jest ich bardzo niewiele. Będą to dywany z bardzo długim włosiem, które iRobot może potraktować jako frędzle i uruchomi wówczas system wyplątywania się, tak zwany anti-tangle system. Jest też kwestia głębokiej czerni, która pochłania podczerwień i nieco przeraża roboty. Roomba czasami jej unika. A wiecie dlaczego? Bo czujniki odczytują głęboką czerń jako przepaść, więc nie wjeżdżają na nią. Natomiast dotyczy to tylko matowych powierzchni. Reasumując, Roomba znakomicie odkurza dywany. Już po pierwszym cyklu sprzątania efekty pracy robota są widoczne gołym okiem. Zobaczycie czysty dywan i nie uwierzycie, co znajdziecie w pojemniku na brud. To, co tam jest, potrafi czasem przerazić. Jeżeli to wideo było dla Ciebie pomocne, koniecznie daj kciuka do góry. Jeżeli masz dodatkowe pytania, na które chcesz, żebyśmy odpowiedzieli, zawrzyj je w komentarzu. Tutaj możesz kliknąć, żeby zobaczyć inne wideo z serii, a tutaj możesz kliknąć, jeżeli chcesz zasubskrybować ten kanał i być na bieżąco z wszystkimi filmami, aby wykorzystać swojego iRobota na 100%.